Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie z gabinetu burmistrza Głubczyc, pana Adama Krupy. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Szanowni państwo, dzisiaj nasze spotkanie zaplanowane było jeszcze przed tymi strasznymi rzeczami, jakie dzieją się na Ukrainie, więc temat był całkiem inny, do którego też za chwileczkę wrócimy. Ale dzisiaj, panie burmistrzu, też muszę pana zapytać, jak pan ocenia sytuację, która w tej chwili dzieje się na Ukrainie. No i oczywiście muszę pana zapytać o to, czy nasza gmina jest przygotowana na to, aby przyjąć uchodźców z Ukrainy, bo już pierwsi uchodźcy są. Rzeczywiście, no myśmy planowali spotkanie na zupełnie inny temat tak naprawdę jako główne spotkanie, a dzisiaj ten temat Ukrainy, no nie, myślę, że trochę tutaj nas, no zajmie nam trochę czasu, a zresztą to jest w tej chwili, że tak powiem, temat, który jest w czołówkach mediów na całym świecie. No, sytuacja dramatyczna. Myślę, że nikt się nie spodziewał, że tak się to rozwinie. Chociaż to zarzewie tego konfliktu tli się już właściwie to można powiedzieć od 8 lat. Ale tak naprawdę w tej chwili zaczęło narastać to od kilku miesięcy. Wydaje mi się, że wszyscy jednak liczyli się z tym, że będzie to konflikt. Jeżeli już miałoby dojść do konfliktu, to konflikt ograniczony. Niestety tak się nie stało. Mamy pełną inwazję na suwerenny kraj mocarstwa, które ma dostęp do broni jądrowej i to jest naprawdę dramatyczna sytuacja. Słusznie wszyscy podkreślają, że takiego napięcia i takiego dramatu nie było od zakończenia II wojny światowej w Europie. No cóż, ja tutaj się opieram właściwie też na przekazach medialnych, bo my jakiegoś specjalnego źródła informacji nie mamy. To, co zrobiliśmy zaraz w południe, wczoraj, w czwartek, to skontaktowaliśmy się z naszymi przyjaciółmi na Ukrainie, bo myślę, mieszkańcy o tym wiedzą, że mamy bardzo dobre układy z naszymi przyjaciółmi we Lwowie, dokładnie z Lwowską Falą i z tym środowiskiem związanym z katedrą. No i naszym miastem partnerskim na Ukrainie jest Zbaraż, prawda? No właśnie, teraz zaraz do tego dojdę. Z tymi ludźmi, którzy są przy katedrze lwowskiej. To jest jedna sprawa. Druga to oczywiście skontaktowaliśmy się z merem Zbaraża, naszego partnerskiego miasta, z którym też mieliśmy bardzo dobrą współpracę. Trochę pandemia to tak jakby ograniczyła, ale naprawdę mieliśmy tam z nimi bardzo dobre stosunki. No i cóż, powiem tak, to właściwie to było tak jak powiadam w okolicach południa, więc oni sami dokładnie nie wiedzieli jeszcze, jak to się tam rozwija. Raczej zachowywali bardzo spokój. Z tego, co od nich się dowiedzieliśmy, co zresztą potem powtórzyły media, że na zachodniej Ukrainie został zaatakowany Iwano-Frankiwsk, czyli Stanisławów dawny, no i Brody, ale też to oni podkreślali, że właściwie były to tylko uderzenia w obiekty wojskowe. No, dodajmy też, że Stanisławów, czyli Iwano-Frankiwsk, czy Brody, no to też spora część ludzi tutaj na naszym terenie pochodzi stamtąd. Oczywiście. A Brody to już jest, no, tak jest, kawałeczek za granicą. Tak, jest to bardzo blisko naszej granicy, ale tak jakby uspokajali nas, że to są uderzenia w obiekty wojskowe. Jeżeli chodzi o Zbaraż, to mer przekazał nam taką informację, że raczej nie ma paniki, a oni byli w trakcie jakichś narad, spotkań, żeby w tej nowej sytuacji organizować życie mieszkańcom, bo tam były problemy z wypłatą pieniędzy i tak dalej, prawda? No to takie oczywiste sprawy załatwiali. Nie było żadnej paniki, nie można było odczuć żadnej paniki, bardzo spokojna to była rozmowa.
Jedyne co, myśmy zapytali się oczywiście, jakie są ich oczekiwania, to właściwie poza stwierdzeniem, że jeżeli już dojdzie do takiej eskalacji tego konfliktu, to ewentualnie żebyśmy przyjęli rodzinę pana mera, bo on, takie było jego oświadczenie, że na pewno zostanie na Ukrainie. Więc tyle ja na dzisiaj wiem. I wiedząc o tym, a także słuchając tego, co media podają, ja dzisiaj z samego rana poprosiłem tutaj pana Adama Tromsę, który się tymi sprawami kryzysowymi u nas zajmuje, żebyśmy się jednak przygotowali na ewentualne przyjęcie tutaj uchodźców z Ukrainy. I w tej chwili tutaj trwa taka inwentaryzacja tego, co my możemy ewentualnie zaproponować. Przed chwilą miałem telefon od pana starosty, że również, bo są w trakcie wideokonferencji z wojewodą, że również pan wojewoda takie zapytania będzie do nas, że tak powiem, wysyłał i być może już nawet w dniu jutrzejszym trzeba będzie kogoś przyjąć. Więc musimy się w tej chwili przygotować na to, na taką ewentualność. Ja wejdę panu jeszcze w słowo tutaj, no bo jak podają media, bo to my tego też dokładnie wiemy, Ukraińców na terenie naszego kraju jest około 2 milionów, którzy tutaj się zadomowili, pracują i no nie ukrywajmy tego, na naszym terenie, konkretnie w naszym mieście czy w okolicach naszego miasta też są Ukraińcy, którzy mieszkają tutaj, pracują. No i niewątpliwie oni zechcą swoje rodziny też tutaj ściągnąć, więc tych lokali i mieszkań będzie troszeczkę potrzeba. Tak jest i tutaj jest, tak jak mówię, to jest dwojaka sytuacja, że jeżeli trzeba będzie przyjmować rodziny, to trzeba im zupełnie inne lokale zapewnić, bo to raczej trzeba by było myśleć o mieszkaniach, prawda? Z tym może być problem, to nie ma, nie udawajmy, że nie mam tego problemu. No bo to będą też i dzieci, prawda? Dzieci, kobiety, tak. Dzieci, szkoły. Natomiast wydaje mi się, że na tą pierwszą falę będziemy przygotowani, bo mamy 3 obiekty, w których można by było pewną ilość ludzi zgromadzić na jakiś czas, a potem myśleć o tym, jak dalej ich rozdysponować. Natomiast tutaj też jest, bo jedna sprawa to jest oczywiste, to jest naturalne, że część tych ludzi, którzy u nas pracują, zechce ściągnąć swoje rodziny, ale jest i też kierunek odwrotny. Tu dochodzi, dzisiaj rano doszły mi takie sytuacje, że takie informacje, że część tych pracowników, którzy pracują w naszych firmach, wracają na Ukrainę. Chcą wrócić na Ukrainę do swoich rodzin i to też trzeba zrozumieć. Więc mówię, no na tyle, ile będzie to możliwe, to staramy się zabezpieczyć i będziemy pomagać tym ludziom, bo taki jest nasz obowiązek. Czyli to nie jest tak, że jeżeli ktoś by tak pomyślał, że nasza gmina czy powiat śpi i nic nie robi, to nie jest tak. Po prostu też szykujemy się do tego, żeby tym ludziom pomóc. Oczywiście. Ja też myślę o tym, bo to mówię, rozmawialiśmy z merem w dniu wczorajszym. On sam był jeszcze do końca niezorientowany. Myśmy mu proponowali od razu, żeby jakieś dał nam informacje, czego im najbardziej ewentualnie potrzeba. Ale nawet w tym kontekście, jeżeli my to już dostaniemy, jeżeli to trzeba by było jakąś pomoc materialną, to my musimy wiedzieć, w jaki sposób to zrobić, w jaki sposób przekroczyć granicę. Chociażby gdybyśmy chcieli zorganizować transport takich najpotrzebniejszych rzeczy do życia, czy środków do życia, to przecież my musimy też wiedzieć, w jaki sposób to przez granicę przewieźć, bo póki co jest normalna procedura na granicy, więc my to musimy wiedzieć. Ja myślę, że tutaj i od strony rządowej informacje dostaniemy. Myślę, że też ta akcja powinna być w jakiś sposób koordynowana i to chyba przejmie wojewoda. No bo ten konflikt, który jest w tej chwili na Ukrainie, no odbija się już nawet i u nas. Patrząc to, co się dzieje na stacjach paliw i jak ceny paliwa idą w górę, no to wszyscy to zaczynamy odczuwać. To jest oczywiste zresztą. Zaczyna się od paliwa. To o tym mówili politycy wcześniej, że będą się starali, ale to nie do końca się uda na pewno, w jakiś sposób sprawić, żebyśmy my to jak najmniej odczuli. Ale powiem tak, no, że w porównaniu do tego, co przeżywają dzisiaj Ukraińcy,
to te nasze sprawy to oczywiście to jest uciążliwość, ale to jest nic w porównaniu z tak tym, jest, co przeżywają oni. Tak jest, także tu musimy to w jakiś sposób zrozumieć i znieść po prostu. No. Panie burmistrzu, proponuję, żebyśmy ten temat ukraiński czy Ukrainy na razie zakończyli, bo my tutaj we dwójkę nie damy rady, żeby to rozstrzygnąć, żeby pomóc tym ludziom. I może wróćmy do tego naszego tematu, który mieliśmy poruszać. To może zacznijmy od budżetu, bo jest już kończy się luty, zaczyna się marzec, pierwszy kwartał praktycznie dobiega końca tego roku. Czy może pan nam powiedzieć, jaki był budżet, czy jaki jest budżet zatwierdzony na ten 2022 rok i może o najważniejszych inwestycjach? Myśmy budżet uchwalili w grudniu, pod koniec grudnia, więc tutaj mamy już wszystkie te sprawy formalne. Budżet jest zatwierdzony, przyjęty, także i już drugi miesiąc go realizujemy. Także tutaj żadnych jakichś problemów nie ma. Budżet jest, no, jak na te czasy uważam, taki bardzo optymistyczny, rozwojowy, duży. Po stronie dochodowej i wydatkowej to jest kwota 113 milionów 430 tysięcy. Bardzo dużą kwotę przeznaczamy na inwestycje. Jest to największa kwota w historii tutaj chyba naszej gminy, bo to jest prawie 20 milionów, a czy dokładnie 19 milionów 763. I trzeba też od razu sobie powiedzieć, bo już mamy informacje takie pewne, że te wydatki majątkowe zostaną zwiększone i w ogóle tym samym też i wydatki budżetowe zostaną zwiększone. Tak jak tu zostało powiedziane, to największy w historii gminy budżet inwestycyjny. On też wynika, ta kwota też wynika z tego, że ceny znacznie poszły do góry, ale tych zadań takich... I idą cały czas i będą szły. I tych zadań, które są nam, są tutaj potrzebne, jednak sporo robimy. Te główne takie inwestycje to są po części. Część to jest to, co już weszło do budżetu w ubiegłym roku. No, przede wszystkim basen, no ale wydatki i tak naprawdę roboty to jest już w tym roku. To jest kwota, to jest ponad 7,5 miliona złotych, sam basen, roboty się toczą. Byliśmy tam z naszą kamerą, pokazywaliśmy. Tak, także ja myślę, że dopiero w tej chwili, kiedy już spora część... Wyjdą z ziemi, tak? Tak, ale nawet jak są w tej ziemi, bo myślę, że wielu ludzi może zaskakiwać ta kwota taka wysoka. Mnie zresztą samego też, powiem uczciwie, ale jak popatrzymy na zakres... Dodajmy, że to nie jest całkowity remont. Tak jest, ale jak popatrzymy na... Te roboty, nawet te kubaturowe w tej chwili, te wykopy, zbrojenia i tak dalej, to widać, dlaczego to tyle kosztuje, prawda? I poza tym to jest zupełnie inna technologia, nowa technologia, a to wszystko kosztuje, nowe urządzenia kosztują. Tam no, może być pewne zagrożenie terminu, chociażby też i dlatego, że tak jak już tu wcześniej wspomniałem, część pracowników tej firmy to są Ukraińcy, którzy w tej chwili też część ich zgłasza chęć wyjazdu do swoich rodzin na Ukrainę, więc tutaj jest, może być jakiś problem. Oby nie, ale może być. Trzeba o tym mówić. No i tutaj okazuje się też, że zagrożeniem dla terminu, bo ten termin to jest połowa czerwca, to też trzeba podkreślić, są dostawy urządzeń. Bo tak jak Państwo chyba wszyscy widzą, że jeżeli chodzi o te towary przemysłowe, są ogromne utrudnienia. No, o tym mówił właśnie w naszym wywiadzie, takim krótkim, tak zwanej setce, mówił właśnie pan Dariusz Kozłowski, inspektor nadzoru, że obawiają się właśnie. Więc, bo to też jest problem ogólnoświatowy. No dzisiaj, żeby kupić samochód, trzeba czekać rok na niektóre modele, a na niektóre i dwa, prawda? Ale to tak na marginesie. Więc
Tu może. Ale ten margines nas dotyczy, panie tak burmistrzu. Jest, ale mówię, no ja bardzo bym chciał i myślę, że wykonawca też zrobi wszystko, żeby to zrobić w miarę, w terminie, żeby jeżeli nie przez cały sezon, to żeby chociaż w części sezonu, aby pogoda dopisała, żeby mieszkańcy mogli z tego skorzystać. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, druga inwestycja, którą kończymy, to jest Karola Miarki. I ja to już gdzieś powiedziałem, że mnie naprawdę, chociaż tempo robót, co do tempa robót, co do wykonawstwa możemy mieć sporo pretensji, ale i też warunki atmosferyczne tutaj odegrały swoją rolę. Ale naprawdę mnie bardzo satysfakcjonuje to, że myśmy tę ulicę Karola Miarki zrobili, bo to właściwie powstała zupełnie nowa ulica w mieście, która docelowo będzie taką naprawdę ładną ulicą. No tam, z tego co widać, to powstaje już też dzielnica takich domków jednorodzinnych. Domków jednorodzinnych, a przy okazji, co też tego nie ukrywam, dzięki temu, że poprawiła się ta infrastruktura, myśmy tam sprzedali działki gminne po bardzo dobrej cenie i jest perspektywa na dalszą tak jakby budowę tam domów na tych działkach gminnych, więc to jest bardzo trafiona według mnie inwestycja, która podnosi nam i wygląd, ale i też taką pozycję materialną miasta, także to uważam bardzo, no, dobry strzał był. Trzecia taka duża inwestycja, którą rozpoczniemy, przetarg już został ogłoszony, to jest budowa tego łącznika, o którym ja już wspominałem parokrotnie, między ulicą Wrocławską, Aleją Lipową i Żeromskiego. To jest, tam dostaliśmy dofinansowanie z programu tych inwestycji strategicznych w Polskim Ładzie. To jest prawie 5 milionów złotych. No i teraz czekamy na, że tak powiem, na rozstrzygnięcie tego konkursu. Też mnie to ciekawi. To na pewno też tam powstaną zaraz działki, domki jednorodzinne i tak dalej, bo tam są działki pod budowę. Ale czy pan może nam przybliżyć jeszcze, panie burmistrzu, tak dokładnie, którędy będzie szła ta droga? No to musielibyśmy mieć mapę, prawda? Ale to jest tak, jak się jedzie od Opola, tutaj od stacji Lotosu w prawo. Koło tego krzyża, tak? Tak, będzie szła prosto. Ta ulica na Aleję Lipową przechodzi przez Aleję Lipową i tam po części ogródków działkowych i tą przerwą między starym wysypiskiem pójdzie ulica do ulicy Żeromskiego i wjazd jest na ulicę Żeromskiego. Właściwie on jest praktycznie w tym miejscu, które jest w dół, wzdłuż ulicy Powstańców. Tak jest. I to też jest taki... Czyli zaraz za Biedronką praktycznie. No pomijając, że to dla części może być taki skrót dla tych, którzy jadą w stronę Gazowic i Równego, ale to też przy tej planujemy powstanie działek budowlanych, które na parę lat tutaj to zapotrzebowanie, wydaje mi się, na działki budowlane rozwiąże w mieście. I to są główne, ale teraz tak. To, co wspominałem, że ten fundusz inwestycyjny się zwiększy. My zawsze stosowaliśmy w budżecie taką zasadę, że jeżeli składaliśmy jakieś wnioski o dofinansowanie na zadania inwestycyjne, czyli zgłaszaliśmy jakieś inwestycje, to my ich nie ujmowaliśmy, dopóki nie ma rozstrzygnięcia w budżecie. I w tym budżecie też tak zrobiliśmy. My zgłosiliśmy do Funduszu Dróg Samorządowych dwie drogi. Jedna to jest Świętego Jana w Grobnikach, a druga to ulica Stroma w Głubczycach. I dostaliśmy dofinansowanie do ulicy Świętego Jana, to jest tam ponad 3 miliony, bodajże 3,5 miliona złotych dofinansowania. Dodajmy, że ulica Świętego Jana w Grobnikach nie jest w całości utwardzona, tylko tam praktycznie od końca boiska do drogi 416.
będzie do... Racibórz to jest droga polna. Droga polna, która zostanie utwardzona i zostanie zrobiona tam asfaltowa nawierzchnia. To będzie takie połączenie między krajówką tutaj w Grobnikach, tą drogą kędzierzyńską, drogą do Raciborza. Uważam, że ważna inwestycja i potrzebna. I ona już wchodzi do, w takim razie musi wejść do budżetu i to zwiększy naszą kwotę o około 5 milionów złotych. Natomiast my też, tak jak mówię, złożyliśmy ulicę Stromą i też powiem szczerze, zależało mi na tej Stromej. Nie dostaliśmy dofinansowania. No, bądźmy tak szczerze, że ulica Stroma jest przedłużeniem Karola Miarki, prawda? Bo by ten ciąg Karola Miarki Stroma byłby zrobiony. Ale tam jest też inna rzecz, mianowicie my tam mamy dość szeroki pas drogowy w porównaniu do tego, co tam w tej chwili jest, to tam ta nasza działka jest szeroka i myśmy zaprojektowali tam sporo parkingów, choćby po to, żeby... Przy Stromej. Tak, przy Stromej, choćby po to, żeby ci ludzie, którzy pracują w mleczarni czy w Galmecie, bo tam też się robi ciasno już z samochodami, a także ci, którzy tutaj pracują w okolicach tej ulicy Stromej, mieli gdzie postawić swoje samochody. No mówię, tu nie dostaliśmy dofinansowania, ale jesteśmy na pierwszym miejscu na liście rezerwowej. Tam jest dofinansowanie w granicach 800 tysięcy złotych. W tej chwili już po przetargach jest 300 tysięcy, a te przetargi dopiero się zaczęły. Więc ja mam nadzieję, że jednak będą oszczędności i gmina to dostanie. To by było naprawdę super, bo tak jak tutaj zostało powiedziane, to by ten ciąg Karola Miarki Stroma to byłaby jedna całość i to by nam rozwiązało sprawę. Także to znowuż było takie połączenie. Ulica Raciborska, Stroma, Karola Miarki. Można. I tam jest przy rowie w zasadzie. Tak. Niekoniecznie trzeba by było wjeżdżać tutaj do tego centrum, czy tam na to rondo, tylko tak. Można będzie bokiem objeżdżać. Ale to też i cały ten kwartał miasta dzięki temu byłby uporządkowany już tak porządnie. I raz, że na wyglądzie by to zyskało, ale też mówię, to wzrasta w sposób zdecydowany atrakcyjność tych wszystkich działek, które tam są przy tych ulicach. I tak jak mówię, to znowu to jest około 2 milionów złotych ta inwestycja na Stromie. To z kolei znowu podnosi nam ten wskaźnik wydatków majątkowych. A czy nie obawia się Pan tego, że tu jest pięknie wszystko zaplanowane, ale czy nie obawia się Pan tego, że mogą być problemy z tym budżetem właśnie ze względu na wzrastające ceny? Oczywiście. A zwłaszcza materiałów budowlanych. Oczywiście, że się obawiam i tak jak mówię, no, to jest taka optymistyczna wersja, dlatego no, trzeba trochę optymizmu w tym trudnym dniu dzisiejszym, ale cały czas dlatego będziemy monitorować i z takim pewnym niepokojem czekam na wynik tego przetargu na ten łącznik Wrocławska-Żeromskiego, bo on pokaże jak to wszystko wygląda jak rzeczywistość cenowo właśnie. To jest tym bardziej dla nas trudna rzecz, że niezależnie od nas my będziemy musieli robić poważne korekty w budżecie, bo budżet był planowany założenia budżetowe to jest przecież miesiąc październik. Przez listopad, w grudniu myśmy go uchwalili. Natomiast te podwyżki, które nastąpiły, o których już przestaliśmy udawać, że ich nie ma, bo ja o tym mówię od 2 lat, że samorządy cały czas samorządom podnoszono ceny i gazu, i energii elektrycznej. Jeżeli poruszył Pan temat gazu i energii elektrycznej, to czy może Pan nam powiedzieć, ile budżet musi dołożyć do energii elektrycznej i do gazu w tym 2022 roku? Tak szczegółowo tego nie wyliczę, bo... Ale już i też poszły ceny za 2021 rok. Tak, no to więc jakie tam były podwyżki? Za 2021 to myśmy w energii elektrycznej mieli podwyżkę 70%. Złotych, ile to wyszło? No to można sobie policzyć, że jeżeli wydawaliśmy 1 000 000 złotych, no to
70% to gdzieś... 3 700 tysięcy, tak. Myśmy, tam, miliony. O milion poszło do góry prawie. Proszę Państwa, to do końca też nie możemy tak wykazać materialnie, bo myśmy, co zresztą za co byłem krytykowany, ale myśmy przecież robili wyłączenia w nocy, więc na szczęście nam ta energia trochę spadła, prawda? Ale gdyby nie to, to musielibyśmy tyle wydać. No ale gaz też poszedł do góry. Gaz poszedł do góry. Z tym, że dlaczego mówię, że dokładnie nie wyliczymy? Dlatego, że rząd się cofnął w tym Polskim Ładzie, na całe szczęście, z tego, co było pierwotnie proponowane. Ja tu dostałem pismo w tej chwili od premiera informujące o tym, że pewne nasze jednostki będą mogły korzystać z tej tak zwanej taryfy takiej, no, jak dla ludności. To chodzi przede wszystkim o szkoły, o domy opieki społecznej, o domy kultury, ale, czyli nie będzie tej podwyżki takiej jak w Przemyśle, że to jest 300% podwyżka gazu, ale będzie podwyżka w granicach 50%. Mieszkańcy muszą płacić. To niestety to też spowoduje znaczący wzrost kosztów. Gdzieś te pieniądze trzeba znaleźć. Myśmy zrobili podwyżkę od podatku od nieruchomości, co niektórzy bardzo to krytykowali, ale myśmy się kierowali przy podwyżce tego podatku stopą inflacji, czyli wtedy przyjęliśmy, bo tak to wtedy było wyliczane, że to jest 7% i tyle podnieśliśmy, 7-8% podnieśliśmy podatek od nieruchomości. A już dzisiaj nawet oficjalnie się mówi o 10% inflacji, nie mówiąc już o tym, że no ten koszyk tych świadczeń, czy usług, czy materiałów, za które my płacimy, jest ograniczony i my wiemy, ile tam tej podwyżki było. No, energia elektryczna to jest 70-80%, gaz to samo, więc nam ta podwyżka podatku od nieruchomości absolutnie tego nie zrekompensuje. Więc tu będziemy musieli się porządnie nad tym wszystkim zastanowić i szukać środków do pokrycia. Czyli to jest to, co Pan mówi. Budżet jest pięknie zaplanowany, ale życie jest życiem. Podwyżki idą cały czas i te zmiany w budżecie będą musiały się dokonywać niestety, ale chyba dość często w tym roku. Ja powiem tak, na jednej z sesji w poprzednich latach jeden z radnych to miał nawet takie pretensje do mnie, że no jak to, budżet jest zaplanowany, a my tu robimy zmiany, ale te zmiany były w większości podyktowane tym, że na przykład wchodziło jakieś zadanie, na które dostawaliśmy dofinansowanie. Dzisiaj niestety te wydatki bieżące, nad nimi nie jesteśmy w stanie zapanować, bo po prostu nie wiemy, jakie będą tak naprawdę ceny, jak to będzie wszystko rosło. Ja też podam jeszcze jeden przykład, bo to dobrze by było, żeby mieszkańcy wiedzieli i żeby też rozumieli, w jakiej my jesteśmy sytuacji. My jesteśmy gminą mało zadłużoną. Można spokojnie to powiedzieć i z tego się, tutaj jest matematyka, tu nie ma żadnej polityki, bo są gminy mające porównywalny budżet niż my. Mają po 50, po 60 milionów kredytu. My mamy w tej chwili na dzień dzisiejszy 13 milionów kredytu. Jeżeli stopa procentowa jest 1%, to my do obsługi, czyli odsetek, płacimy 130 tysięcy. Kiedy myśmy opracowywali budżet, pan szef banku, pan profesor Grapiński, mówił, że jesteśmy państwem, które będzie pożyczało na zewnątrz. Nie ma mowy o żadnej podwyżce stóp procentowych. Nawet Chińczycy do nas podobno mieli przyjść po pieniądze. W oparciu o to myśmy zaplanowali kwotę odsetek. W granicach 200 tysięcy złotych mieliśmy płacić, bo taka była wtedy realna stopa procentowa. Myśmy i tak troszkę, wiedząc, że z tymi stopami może być różnie, podnieśli. Ale jeżeli nastąpiła tak dramatyczna
podwyżka stóp procentowych i dzisiaj oprocentowanie sięgnie, mówi się o tym, że sięgnie 4%. Gdzie miało być 1? Tak. No to łatwo sobie policzyć, że zamiast 130 tysięcy przy 4% to jest 520 tysięcy. To jest znowu 400 tysięcy trzeba sobie znaleźć. I proszę teraz, niech nasi mieszkańcy może to docenią, że my, ja trzymałem cały czas kredyty w ryzach i bo mogliśmy brać trochę, mogliśmy trochę popuścić to kredytowanie. Bo nic nie stoi na przeszkodzie, nawet byśmy się... No ale to by się równocześnie zwiększyły te opłaty, prawda, to wszystko. Ale proszę to sobie pomyśleć, w jakiej sytuacji są gminy, które mają po 50 milionów kredytu, zaplanowali, że na obsługę wydadzą 500 tysięcy, a teraz nagle im wyjdzie 2 miliony do wydania. Z czego to ścinać? Także tu przy realizacji tego budżetu, no na pewno będzie trudno. Nie ma co udawać, że będzie, ale mam nadzieję, że jakoś z tego wszystkiego. Panie burmistrzu, zapytam pana o jeszcze dwie sprawy związane też z budżetem. Pierwsza sprawa to jest centrum miasta i wrócę do sprawy targowiska. Czy tam będzie coś robione, bo coś się tam zaczęło robić, ta wiata zniknęła, jakiś tam porządek lekki został zrobiony, bo oprócz wiaty to i tam parę tych sklepików, tak to nazwijmy, zostało wyburzonych. Co dalej? Centrum miasta i to tak troszeczkę... Tak jest, no tutaj ta sprawa się trochę przyciąga, przyznaję się bez bicia przysłowiowego, ale to też nie do końca jest tak jakby... moja wina. My prowadziliśmy, bo ja nie chcę robić jakichś zadrażnień i toczyć wojen ze wszystkimi dookoła. Rozmawialiśmy w połowie roku już z kupcami, że będziemy odsuwać te nasze stoiska od ulicy Krakowskiej, bo głównie o to chodzi. Tamten plac został, praktycznie tak, można by to przenieść, tak, ale ja mam jeszcze inny pomysł dla pana i chciałbym go tu sprzedać panu. Ale zaraz. I skończymy jeden. I właściwie była zgoda kupców. Myśmy tu przeprowadzili takie konsultacje, no bo trzeba powiedzieć tak, że jeżeli te stragany czy te stoiska trzeba będzie rozebrać i przenieść w inne miejsce, to praktycznie spowoduje, to takie były zresztą sugestie samych kupców, że właściwie to już nie ma co rozbierać, trzeba to i stawiać na nowo. I to różnie bywa tam z możliwościami ich, żeby to zainwestować, ale z tego co pamiętam, bodajże 28 albo 38, proszę mi tutaj, kupców się zgodziło na to, że zainwestują swoje własne pieniądze. My byśmy im tam wtedy w jakiś sposób w formie ulg z opłat byśmy im to pomogli sfinansować. Trzeba by było postawić z 10 tych nowych stanowisk, to już byłby koszt gminy. Wiedzieliśmy, oni sami zresztą to zaproponowali, jak to mniej więcej ma wyglądać. To byłyby dalej metalowe takie stragany. Tyle, że mimo wszystko po pewnych tak jakby konsultacjach my musieliśmy, bo pierwsza sprawa była taka, czy na tym placu zmieści się taka ilość, przy tych wymiarach, które były podane, to się okazało, że to jest możliwe, ale niestety do tego i tak musielibyśmy zrobić jakiś projekcik po to, żeby spełnić przede wszystkim wymogi bezpieczeństwa, a przede wszystkim wymogi przeciwpożarowe. Tu głównie chodzi o te drogi dojazdowe i tak dalej. I już byliśmy skłonni, to było gdzieś, doszliśmy do tego takiego, że tak powiem, konsensusu, czy do wiedzy pod koniec tego roku, w miesiącu listopadzie. Ale proszę państwa, w międzyczasie pojawiła się druga edycja Polskiego Ładu, inwestycji strategicznych. I my w pierwszym, bo tam jest możliwość, była możliwość zgłoszenia 3 wniosków. I tu targowisko nie wchodziło w grę, bo myśmy mieli inne priorytety. Mamy tam i zgłosiliśmy to zresztą. To mogę powiedzieć, że to była, zgłosiliśmy przebudowę przedszkola numer 1, taką generalną do 5 milionów złotych. 1 czy 3?
Na ulicy Wałowej. Na Wałowej, tak. To jest trójka, tak jest. To, zawsze mi to, ten pierwszy i trzeci mi się to, bo to wiadomo, że tu jest dwójka w środku. Kubuś jest dwójka. Kubuś. I to jest właściwie ostatnie nasze przedszkole do zrobienia. Właściwie i ono będzie robione. Powoli. Zgłosiliśmy, zgłosiliśmy to do Polskiego Ładu, do tego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Zgłosiliśmy tam też, bo to mówię, to zależy od wielkości inwestycji. Składa się trzy zadania. Następnie zgłosiliśmy zamek w Grobnikach. I trzecie zadanie, które zgłosiliśmy, to kanalizację w Równym, bo tak mówiłem już wcześniej, Równe to jest ostatnia duża miejscowość do skanalizowania. Nam się opłaca próbować w tym Polskim Ładzie, bo tam jest duże dofinansowanie, więc obojętnie które zadania, najlepiej jakbyśmy dostali trzy, to by było super. To wtedy, uważam, należałoby nawet wziąć kredyt, żeby sfinansować swój własny udział i zrobić to i mieć święty spokój. Ale też w międzyczasie pojawiła się możliwość dla gmin popegeerowskich. Dodatkowo do Polskiego Ładu wprowadzono taki program wsparcia dla gmin popegeerowskich i w ramach Polskiego Ładu te gminy mogły zgłosić dwa projekty. Dodatkowo. One to już w ogóle super dla nas by było, gdybyśmy to tam dostali. Myśmy dostali na Pomorzowice w poprzednim rozdaniu. Bo tam jest tylko 2% wkładu własnego. I myśmy trochę tam namieszali wśród tych ludzi, którzy prowadzą to. Zadaliśmy im parę trudnych pytań, bo głównie nam chodziło o to, czy ten program jest skierowany stricte do osiedli popegeerowskich, czy do gmin. Czy wtedy, jeżeli do gmin, to czy wtedy na przykład w mieście można inwestować z tego programu. No i dostaliśmy taką informację, taką opinię, że tak, że możemy to robić w gminach i w mieście. I skoro tak, to ja sobie pomyślałem, że, bo tam były inwestycje do 2 milionów złotych i do 5 milionów. Dwa wnioski, jeden do 2 milionów, drugi do 5. Że skoro jest taka możliwość, to trzeba spróbować zgłosić taki wniosek na targowisko do 5 milionów złotych. I gdyby to przeszło, to wtedy nawet w ramach tej dokumentacji, którą mamy, która była zrobiona przecież, która nie była realizowana ze względu na bardzo duży koszt, to po prostu moglibyśmy to zrobić, bo przy 5 milionach to nasz wkład własny dwuprocentowy to jest 100 tysięcy złotych, to przepraszam za wyrażenie, ale to byłoby straszne frajerstwo, gdybyśmy tego nie zrobili. I mielibyśmy zrobione targowisko tak już według wszelkich szykanów. No ale teraz musimy czekać, czy to dostaniemy, czy nie dostaniemy. Bo drugi wniosek, który tam złożyliśmy, to jest budowa dróg na osiedlu w Bernacicach Górnych. Bo tam, tak jak wcześniej już też mówiłem, tam te dwa bloki, które zostały kupione, w tej chwili są przez prywatnego inwestora robione pod mieszkania. I tam po prostu trzeba zrobić drogi dojazdowe do tych bloków. I tak to na dzień dzisiejszy wygląda, więc tu musimy niestety jeszcze poczekać. Jeżeli nie dostaniemy, no to wtedy będziemy robić już tą taką okrojoną wersję. Bo ja chciałem panu podpowiedzieć taką rzecz, że ja gdzieś tam podróżuję, nie po świecie, ale po naszym pięknym kraju, po Polsce i powiem panu, że zauważyłem, że w bardzo wielu miastach, tu mogę podać nawet przykład, jeżeli pan zechce, ożywają rynki. Nasz rynek jest piękny, ratusz odbudowany, prawda, dzięki, że go mamy odbudowanego. I on tak troszeczkę umiera, te sklepy gdzieś tam zamykają się dookoła. I tak sobie pomyślałem, że właśnie podpatrując inne miasta, że na rynkach wokół ratusza stawia się takie stragany, nie nazwijmy tego but, one są bardzo eleganckie, jedne są metalowe, gdzie jest i niejednokrotnie jakaś woda i prąd, a jak nie, to stoi też jakaś toaleta, z której można korzystać, albo też są piękne drewniane takie domki, w kształcie domków jest to porobione, te stragany i tamci kupcy handlują i ten rynek zaczyna też żyć. Czy u nas nie można byłoby właśnie ożywić, tym bardziej, że ratusz ma tak zwane
zwane kamieniczki kupieckie. Wrócilibyśmy do tej tradycji przedwojennej, gdzie na starych widokówkach widzimy, jaki tam handel się odbywa na tym naszym rynku. Czy nie można byłoby tego w ten sposób zagospodarować? I ten rynek by naprawdę ożył. To centrum miasta, to prawdziwe, stricte centrum miasta by ożyło. To jest pomysł do rozpatrzenia, chociaż szczerze mówiąc, no jeżeli chodzi o te drewniane... Ale to nie są, panie burmistrzu, takie budy, które stoją, tylko to są naprawdę ładne stragany. Ja się z tym spotykałem raczej w tym okresie bożonarodzeniowym, bardzo dużo miast to robi. I rzeczywiście to są ładne rzeczy, ale żeby to było na stałe, no to pierwsze trzeba by było, możemy taką rzecz spróbować nawet wśród naszych kupców rozpropagować, czy byliby chętni. Powiem panu tak, jeżeli pan mówi, że drewniane nie, to powiem panu, i tu od razu podam przykład, miasteczko Siechnice. Nowe miasteczko pod Wrocławiem, które się buduje, mają nowy kościół, nowy ratusz, no tam jest wszystko nowe, nowe osiedla tam, to jest taka sypialnia Wrocławia. Słyną też z uprawy pomidorów, w nocy to na pewno z kosmosu widać te szklarnie, a w samych Siechnicach to jest łuna jak zorza polarna. Ale do czego zmierzam? Że jest piękna promenada zrobiona na rynku, przy ratuszu. I tam są postawione właśnie te stragany metalowe. One są naprawdę, super to wygląda. I tam, kiedy kto chce, to otwiera, otwierane jest to chyba tam w 2 dni robocze, gdzie jest wszyscy są otwarci, bo jest tak zwany dzień targowy, jak u nas piątek i wtorek kiedyś był, bo praktycznie teraz jest codziennie też handlują ludzie. To tam są wtedy wszystkie otwarte, a w normalne dnie to gdzieś tam co niektóry. Mają też elegancką toaletę, jest czyściutko, mają tam prąd, mają tam wodę doprowadzoną do tego. Jak pozamykane, stoi szereg eleganckich tych straganów, nikomu to nie przeszkadza, jest dużo miejsca, jest to estetyczne, każdy pilnuje porządku wokół siebie. Centrum miasta, przy ratuszu też, nowe miasto. No. Pomysł jest, no, że tak powiem, wart, żeby coś nad nim popracować, chociaż mówię, no, podejrzewam, że paradoksalnie w nowym mieście łatwiej to zrobić niż w starym, no nie? Bo to tu jeszcze o wszystkim konserwator. I na pewno dołożyłby swoje co do wyglądu tego. Poza tym my to ewentualnie... Tego nie wziąłem pod uwagę, no, że to znowuż konserwator. Tutaj my ewentualnie moglibyśmy to na tym terenie zielonym spróbować zrobić. Tam, gdzie kiedyś stały te kamieniczki, no to można to zobaczymy, czy spróbować, czy będą chętni, ale mówię, na razie, jeżeli chodzi o targowisko, to czekamy na rozstrzygnięcie w Polskim Ładzie. Myślę, że to gdzieś tak do końca kwietnia, góra maja będzie i wtedy będziemy widzieć, w którą stronę pójdziemy. Panie burmistrzu, i ostatnie pytanie, jeżeli chodzi o budżet, mały budżet, tak zwany budżet obywatelski. Czy w tym roku będzie, czy nie będzie? Jest, bo już podpisałem dzisiaj obwieszczenie o tym. 100 tysięcy złotych planujemy i... I to teraz zapytam pana, dlaczego też to pytanie pada? Dlatego, że nie dalej jak wczoraj rozmawiałem z panem, który jest bardzo zainteresowany tym budżetem i pytał się mnie, jako tego, który już 2 razy gdzieś tam te swoje projekty składał, co trzeba zrobić, gdzie trzeba pójść, gdzie się trzeba udać, żeby złożyć swój wniosek do budżetu obywatelskiego. Czy może pan powiedzieć? To najlepiej będzie, jeżeli w najbliższym czasie telewizja nasza, choćby w poniedziałek, zrobi taką audycję z naszą panią sekretarz, która prowadzi to ona wszystkie szczegóły podam. Jako szef naszej telewizji Głubczycy nie widzę żadnych przeciwwskazań i na pewno zrobimy, bo myślę, że nie tylko tego pana to interesuje, ale wiele też innych. Tak byłoby najlepiej, bo mówię, ja oczywiście mogę tutaj się produkować, ale to mówię, ja znam główne tak jakby założenia, a tu szczegóły wszystkie. Czy pani sekretarz tutaj opowie, jak to będzie wyglądało, czy ktoś z Wydziału Komunalnego to... Tak będzie najlepiej. Panie burmistrzu, odwieczne pytanie. Czy pan jeszcze chciałby coś dodać od siebie? Odnośnie budżetu, od siebie jakiegoś ogłoszenia, odnośnie... Nie, ja tylko mówię, apeluję do mieszkańców o zrozumienie, że naprawdę ten budżet będzie dość trudny do wykonania, że czekają nas
być może jeszcze jakieś niespodzianki. I tyle, no. Więcej tutaj nie będziemy mówić, bo już spotkałem się z paroma takimi opiniami, że my tutaj za dużo gadamy, więc może lepiej rzeczywiście w takich tych setkach, w tych informacjach do wiadomości podawać takie najważniejsze informacje. Ale to, ale myślę, że takie spotkania co 3 miesiące to... Ale ja myślę, że dzięki tym naszym spotkaniom to i nasi mieszkańcy naszej gminy mogą się wiele dowiedzieć, co tu się dzieje i jak wygląda, choćby nawet sprawa budżetu, jakie roboty są zaplanowane, jakie są w toku. Także no... No jeżeli chodzi jeszcze o, to, o tą rzecz, która teraz mi tak przyszła do głowy na samym końcu, to jest sprawa dla nas smutna i taka oczywista, dlatego ja też już tego tematu myślałem, że nie poruszę, ale jednak chciałem jednak powiedzieć o tym, że my w tych ostatnich tutaj dniach niedawno straciliśmy naprawdę cennego człowieka, jakim był Jan Wac. Ja niestety nie mogłem być na pogrzebie, bo byłem chory i jeszcze raz składam kondolencje całej rodzinie, pani Kasi przede wszystkim, ale i dzieciom. No cóż, no, z tych wspomnień, które mamy, no powiem tak, że jednej rzeczy się Janowi Wacowi nie udało. Bo myśmy tak planowali i on tego bardzo chciał, żeby 30 lat było kalendarza i żeby on tych 30 kalendarzy zrobił. Niestety, no, życie się toczy. I powiem tak, no, trudno to też i słowami objąć. No, straciliśmy naprawdę człowieka, który był historią naszego miasta. On tworzył też tą historię sam, swoim życiem. Na szczęście jeszcze powiem tak, że jego dzieło, przynajmniej dopóki ja tu jestem, będzie kontynuowane i Głos Głupczyc będzie dalej wydawany i kalendarz też dalej będzie wydawany. Bo pan Jan przygotował człowieka do tego. Przygotował do tego człowieka. Może zdradźmy, kto to będzie, bo... Tym człowiekiem będzie Mateusz Kitka. Praktycznie już jest, no ja powiem panu, że akurat miałem okazję już zobaczyć w brudnopisie ostatni Głos Głupczyc. Jest bardzo ładny, jest poświęcony właśnie panu Janowi. Cała pierwsza strona, jest piękne zdjęcie pana Jana Waca. No jest naprawdę brak tego człowieka, tym bardziej, że pan Jan współpracował również z naszą telewizją. Kilkanaście programów zrobiliśmy wspólnie, razem. Jest to przykre, miałem okazję się z nim spotkać jeszcze tuż prawie, że przed śmiercią. Cóż zrobić, no takie jest życie i no mówię, nasza telewizja też się przygotowuje do zrobienia takiego programu właśnie wspominkowego o panu Janie Wacu i myślę, że... No tak, tym takim może troszkę... Czekamy jeszcze z tym troszeczkę, żeby też rodzina ochłonęła. Oczywiście, oczywiście. Ale mam taki zamiar właśnie zrobić taki materiał, taki reportaż. Zakończyliśmy bardzo smutno, powiem panu tak, zaczęliśmy smutnymi tematami i kończymy smutnymi tematami. No, ale takie jest życie, czasami trzeba i przez to przejść. Panie burmistrzu, dziękuję bardzo panu za spotkanie. Państwu dziękuję również i przypominam, że moim państwa gościem był burmistrz Głupczyc, pan Adam Krupa. Dziękuję. Ja też dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia.